Hej, hej, siemanko, w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć pewien ważny temat, a mianowicie, co by było, gdyby z towera dropiły również artefakty? 263 level item każdego artefaktu po kolei, to może być mocne. Ciekawi mnie, czy tego typu artefakty są zbyt OP, czy twórcy w ten sposób chcieli zachować balans pomiędzy itemami a poziomem trudności w grze. W mojej głowie rodzi się cała masa pytań, a dzisiejszy odcinek ma za zadanie wyjaśnić je wszystkie. Sprawdźmy to! Specjalnie na cele odcinkowe stworzyłem nową postać, jest to klon mojej aktualnej postaci, mam tutaj poziom 417. No i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się golemem, tak jak widzicie po miniaturce i tytule tego odcinka. No i w przypadku typowego artefaktu o mocy 250, nasz golem ma obrażenia, tak jak tutaj widzicie, od 600 tysięcy do 922 tysiące. Ale co jeśli podniesiemy moc tego artefaktu do 263? Mamy od miliona obrażeń do 1,5 miliona, słuchajcie, także mamy tutaj, no powiedzmy, że 50% wzrost damage'u, jeżeli chodzi o golema. Jako mapę testową wezmę sobie płomienną kuźnię, tak po prostu, bo dawno mnie tutaj nie było. No i dobra, na samym początku sprawdzimy sobie jednego golema, zobaczymy jak on sobie radzi samemu, potem damy mu towarzystwo i dołożymy dwa kolejne. Będziemy kombinować tak, żeby mieć jak największy damage. Dajcie koniecznie znać, jaki następny artefakt chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Też możecie zapytać, dlaczego 263, a nie wyższy, przecież używając Cheat Engine możemy zrobić nawet 1000 level item, ale też nie o to chodzi. Chciałbym tutaj głównie sprawdzić, jakby to było, gdybyśmy w towerze mogli wydropić tego typu itemy. No ale dobra, sprawdźmy. Ten golem nasz trochę tutaj sobie nieporadnie radzi, ale mamy już tą zaklinaczy uruchomiony. No chodź tutaj, golem. No trochę tak średnio sobie radzi, szczególnie jego sztuczna inteligencja jakoś to mu tutaj utrudnia. No to już jest ogromna, ogromna różnica. Pamiętamy oczywiście, że golem na mocy 250, no na apokalipsie plus 25 jest tak średnio, bym powiedział, użyteczny. Ale tu spokojnie można tankować wszystkie mobki. 3 miliony po milion, bez tomu zaklinaczy bije tylko po milion, 1,5 miliona, tak jak ma też to określone w swoich statystykach. 2 miliony i trucizna. No tom zaklinaczy robi robotę tutaj. Dobra, dołóżmy drugiego golema, jak to się mówi w grupie siła. Łohoho, 9 milionów! Co to jest armia? No i teraz słuchajcie, nie ma się co dziwić twórcom, dlaczego nie wprowadzili nam jakby możliwości w towerze do zdobycia artefaktów, bo sami zobaczcie, że to by było zbyt OP mieć takie dwa golemy. A co dopiero 3. No ale zobaczymy, jak to też będzie w przypadku bossa, bo zaraz do niego się udamy. No, radzą sobie całkiem nieźle, ale spodziewałem się, że będą miały więcej jakby życia. Jak widzicie, no dalej mają tutaj jeden duży minus, bo zwróćcie uwagę na to, co oni robią. Stoją w miejscu i się zablokowały nam te golemy. No tutaj głównym problemem jest właśnie ich jakby sztuczna inteligencja. Dobra, weźmy sobie w takim razie 3 golemy. No tutaj jest taka dosyć trudna mapka, bo mamy i geomantę. I geomanta będzie nam tutaj utrudniał całą sytuację, niszczył nam ten golemy. Spróbuję tutaj im trochę pomóc. No i tak, niestety wybuchowy kamień, wybuchowy pilar zniszczył im większość życia. Ale to też jest ciekawa uwaga, że jednak golemy o tej mocy nie są niezniszczalne. I to też chcieliśmy sprawdzić. Jednak ten trzeci golem niewiele daje. To jest po prostu kolejna osłona, kolejny support i tyle. Jednak tom zaklinaczy robił dużo większą robotę. Czy ja wiem? No i to jest zastanawiające bardzo. Bez tom zaklinaczy te golemy nawet są dość zoptymalizowane, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Jesteśmy na apokalipsie plus 25, nie jest to żaden daily trial. No i wydaje mi się, że to nawet mogłoby przejść, nie jest jakoś tak przegięte na maksa. Więc nie wiem, trochę się dziwię twórcom, że możemy spokojnie zdobywać sobie bronię, zbroję, a artefaktów no nie mamy jak zdobyć z towera. Dobra, czas na pierwszy upgrade, przywódca bestii na trzeci poziom, plus 40 obrażeń, czyli teoretycznie powinniśmy mieć obrażenia od golema około 2 milionów końcowych. No i sprawdzimy, czy te enchanty będą nam się dublować. 2 miliony 100. Przydałoby się coś do życia dla tych golemów. Robienie całej misji tylko i wyłącznie golemami naprawdę wydłuża całą misję, cały progres robienia tego wszystkiego. Ale zauważcie, że one bardzo szybko nam padają.
Kurde, znowu mi wszystkie padły. Nie jest wcale takie to OP. Dobra, więc czas na drugi upgrade. Kolejne 40%. No i słuchajcie, chyba ten enchant się nie dubluje w takim razie. Dalej biją po 2 miliony. Ojo, już mi padają. Lipa, słuchajcie, co jest grane? Dobra, zatem zobaczmy, jak to będzie z tomem zaklinaczy i dwoma golemami. Czy przebrniemy przez tą ścianę zenchantowanych mobków, czy jednak nie? Czy jednak zmniejszamy apokalipsę? No, z tomem jest znacznie lepiej. No, zobaczcie na to. Tom zaklinaczy i golemy. I w ogóle Tom zaklinaczy i nasze pety to jest genialne połączenie, jak nie najlepsze. Ło, jaka chmara! Co jest? Nie ma szans! No ale jak widzicie, to jest dobre środowisko do testowania. Pewnie na krowim levelu by poszło nawet dużo łatwiej. A zobaczcie, że przy typowej misji jest dużo trudniej. Wystarczy, że geomanta się pojawi i mamy problem. O, Enderman. No i niestety, słuchajcie, nie ma szans. Apokalipsa plus 25 jest nawet za ciężka dla golemów. No dobra, więc sprawdźmy to, jak będzie na krowim poziomie. No tutaj mamy na pewno dużo łatwiejszą sytuację i takie bardziej kontrolowane warunki, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Nic tutaj nas raczej nie zaskoczy, chyba że jakiś dowódca najazdu. I tyle. Golemy mają tutaj większą swobodę działania, pokonywania jednej krówki po drugiej. Ale jako support naprawdę daje nieźle radę. Na początku odcinka byłem pod mocnym wrażeniem damage'u golema, ale jego życie pozostawia wiele do życzenia i jego defensywa przede wszystkim też. I tyle, jakby mam wrażenie, że właśnie golemy padają bardzo szybko. I odpowiadając na pytanie, dlaczego twórcy nie dali tego artefaktu do zdobycia w towerze, no trochę się dziwię, bo nie jest wcale tak OP, nie jest wcale tak źle. Nie zmienia to totalnie gry. Chyba że z tołem zaklinaczy naprawdę jest tutaj hardkorowo, po 8 milionów bijący golem, no to naprawdę robi różnicę. Ale sami zobaczcie, że no jeden golem w ogóle stał w miejscu, nic nie robił. Myślałem, że tutaj przywódca bestii razy 3 też jeszcze zrobi dodatkową robotę. No ale tak jak widzicie, nie opłaca się, także wystarczy, że w zbroi macie jeden tego typu enchant i to wszystko. Nie ma sensu dublować tego enchantu, bo on się nie skaluje, nie nalicza się, nie dubluje się. Nieźle. No na krowim poziomie zobaczcie, że jest dużo łatwiej. Dobra, zenchantowane krowy. No, wchodzą jak w masełko. Dobra, grzybowe monstrum. Do dzieła w takim razie. Nie mam gongu osłabienia, więc może być trochę długa walka. Ale przekonajmy się. Same golemy. No, mają już tutaj ubite pół bossa. Tom zaklinaczy jeszcze działa. Gorzej jak przestaje. Patrzcie, co się dzieje. Boss cały czas targetuje moją postać. Ignoruje totalnie golemy. No, teraz oberwały. Słuchajcie, no to jest naprawdę OP, teraz to widać. Szczerze mówiąc, mam trochę mieszane odczucia, jeżeli chodzi o 263 poziom mocy tych golemów. Widzieliśmy, że golemy na początku dawały sobie całkiem nieźle radę, jeżeli mieliśmy tom zaklinaczy. No golem potrafił uderzyć nawet 11 milionów. Jedyny problem pojawiał się w momencie, kiedy weszliśmy do jakiejkolwiek innej miejscówki, gdzie jest geomanta, gdzie jest ice logger na przykład. Tam mogą pojawić się już grube problemy. Nasze golemy dalej mają problemy z obroną przede wszystkim. Jeszcze gorzej mogłoby pójść z Netherem, Witherowymi szkieletami. To by była misja samobójcza. Także no jest to takie 7 na 10, jeżeli chodzi o użyteczność w misji.
widzimy ogromną różnicę damage'u, szczególnie z tomem zaklinaczy, ale bez tego no jest bardzo, bardzo kiepsko. A co wy myślicie? Ciekaw jestem waszego werdyktu, dajcie znać w komentarzu. No i piszcie, jaki następny artefakt chcecie, żebym przetestował. Będę śledzić tutaj sekcję komentarzy. Dzięki za oglądanie do końca, na razie, siemanko i cześć!